Hoka, hej, zobaczcie, Hoka! Pięknie, 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 ale tu jednocześnie się pojawili nasi silni. Hoka, hej, zobaczcie, i nasze konwojki, i nasze konwojki, i nasi... Prawdziwe country. No jak miałem tego nie nagrać? Słuchajcie, kupiłem sobie koszulkę patriotyczną w Wiedeń. Dzisiaj jest 20-110. Wow, to jutro. O, i tam mamy wrogę. I to jedzie ten nasz kolega jechał, sojusznicy. No co, jutro jedziemy na paradzie z waszym. Jedziemy, jedziemy. No. Będę mógł z wami? Bo ja mam samochód, ale nie mam kabrioleta. W indiański stoi, mam cały kompletny. Damy radę. To damy radę. A flagi nie macie żadnej? Nie, nie, nie. Szkoda, uwaga tam, dobra. Fajnie by było, no. I na Mustangu, co? Kurde, uważaj się, uważaj. To jest moment tutaj. Bo ja tam mam takie malutkie, nie? Dobra. No to słuchajcie, jutro jedziemy na paradzie tym samochodzikiem Mustangiem. Hoka, hej, człowiek w podróży będzie, kurde, jutro już mam pod wodę na paradę. Tylko flagi trzeba załatwić. Albo w ogóle to bez flag będzie, ale pięknie będzie, Mustangiem. Zobaczcie, jutro już damy radę, powiedzieli. A tam jeszcze idę go. Zioza będzie cofał, słuchajcie. A słuchajcie, zobaczcie, a tutaj jest pogrzebany, ututłany funkcjonariusz, kurcze, milicji obywatelskiej, ORMO. Hoka, hej. No i przyjechał ten nasz ZIŁ. Widzicie, pięknie. Proszę pantofelka nie zgubić, bo nagrywamy. Hoka, hej. Hoka, hej. Zdążyłem cię złapać, jak jechałeś. Niesamowite. Hoka, hej, zobaczcie. I to jest jego przyczepa. Rok temu tu byli, a dzisiaj w takim czymś przyjechał. Zobaczcie, szyby powykładane. Zobaczcie, tak wygląda country. Kolejny jadą. No i tak to ma wyglądać, słuchajcie. A nie bać się, że zdjęcia nie wolno zrobić, kurde, jakiemuś, kurde, platfusowi, kurde, de traperowi, a la traperowi. Siechanowa. Bo on tam rozumie pozjadał. Stary wyjadacz zlotowy, hoka, hej. Także jestem tutaj, widzicie. Chłopaki się bawią, wszyscy widzicie. Ja idę coś zjeść teraz. A i ten fajny was samochodzik, jak pamiętam, z tamtego roku. Zobaczcie, agregat chodzi. Zobaczcie, właśnie takiego miałem, słuchajcie, takiego miałem kempinga we Francji, którego nigdy do Polski nie przywiozłem. Słuchajcie, takie coś kupiłem, jako bardzo dużo kempinga i kupiłem we Francji na niemieckich blachach, nigdy do Polski nie przywozłem i przepadł benzynowego, ale piękny, wielki kemping miałem taki.